Krzysztofa Trowickiego, przewodniczącego Rady Gminy pana Janusza Trochę, księdza proboszcza Zenona Góreckiego, sołtysów, mieszkańców gminy Zbrewo, przedstawicieli urzędu gminy i sympatyków naszej orkiestry. Jesteśmy tu po to, aby w dzisiejszą niedzielę przeżyć wyjątkową muzyczną ucztę dzięki dźwiękom płynącym z instrumentów Gminno-Strażackiej Orkiestry Dętej z Pińczyna pod batutą pana Wacława Osowskiego. Orkiestra Dęta z Pińczyna ma już 14-letnią historię. Początkowo muzycy zbierali się po to, aby swą grą uświetnić uroczystości kościelne, takie jak Boże Ciało i Pasterka. Z czasem orkiestra poszerzyła swój repertuar i zaczęła występować również na uroczystościach i imprezach świeckich. W 1999 roku członkowie orkiestry zostali włączeni w poczet Ochotniczej Straży Pożarnej i działają do dziś. Orkiestra znalazła swojego mecenasa w osobie wójta naszej gminy, pana Krzysztofa Trawickiego, dla którego muzyka nigdy nie była obojętna. Od 14 lat orkiestra występuje corocznie na przeglądzie orkiestr dętych w Zblewie. Drodzy Państwo, zapraszam na koncert, który odbędzie się w trzech blokach. Pierwszy blok to muzyka marszowa, drugi blok to muzyka taneczna, a trzeci blok to muzyka filmowa. Zachęćmy gorącymi brawami.
Proszę Państwa, mieliśmy zaszczyt wysłuchać pierwszego bloku muzycznego, a teraz przejdziemy do wysłuchania muzyki tanecznej, gdzie usłyszymy... Więc małe sprostowanie, posłuchamy dalszych utworów z muzyki marszowej, gdzie teraz usłyszamy Happy Marching, tak? I sam z Dixie. Bardzo proszę, może oklaskami zachęćmy naszych muzyków. Thank you.
Dziękujemy pięknie. Widziałam, że to niektóre nóżki zaczęły chodzić. Bardzo się cieszę. To więc w takim już nastroju wesołym przechodzimy do bloku zawierającego muzykę taneczną. Pierwszy utwór to na pewno znany New York, New York. Poproszę brawa. New York, New York. A teraz wysłuchamy The Lion's Lips. Bardzo proszę o klaski. Thank you.
Zapraszam do poczęstunku i do słuchania kolejnego utworu. Tak, oklaski, oklaski dla naszego dyrygenta. Bardzo proszę. Dziękuję. I zapraszam do następnego utworu. Hello, Dolly. Klasyczna piosenka, piękny, klasyczny utwór, który pewnie wszyscy znamy. Zapraszam. Thank you.
przenosi nas do muzyki filmowej. Wysłuchamy teraz utworu pod tytułem One Moment. Bardzo proszę. Thank you.
który zapewne przypomnieliśmy sobie Franka Sinatra, jego wielkim szlagierze. A teraz będziemy mieli możliwość wysłuchania utworu Blue Night. Bardzo proszę, może brawa na zachętę. Thank you.
ostatnią śrubkę dzisiejszego koncertu na wąsie. Thank you.
podziękować w imieniu wszystkich słuchaczy za przepiękny koncert naszej gminno-strażackiej orkiestrze dętej z Pińczyna pod batutą pana Wacława Osobskiego. Brawo. Zapraszam pana wójta Krzysztofa Krawieckiego. Maestro, jak się patrzy na pana Wacława Osobskiego, to można powiedzieć, że gdyby był konkurs w Rzeczypospolitej na najbardziej przystojnego 80-latka, to 100% przekonany jest, że jeszcze z tego byśmy zasłynęli. Pamiętam rok 1998, to wtedy zostałem po raz pierwszy wybrany na wójta tej przepięknej gminy. I od razu pomyślałem, cóż to znaczy gmina bez orkiestry. I pierwsze moje kroki były tutaj skierowane do pana Wacława, którego poprosiłem, aby taką orkiestrę utworzyć. A ja będę starał się, jak tylko będę mógł, wspomagać. To było moje marzenie. Jak to się pięknie składa, że jak można rządzić i jeszcze spełniać swoje marzenia. Więc to jest moje spełnione marzenie. Nigdy nie sądziłem, że będę mógł posłuchać takiego występu, takiej jakości i takiej orkiestry. Ona przyrosła i te moje marzenia. Lepiej ludzie, którzy kochają muzykę, to widać zresztą po panu Wacławie. To są ludzie bardziej pogodni, mniej wrażliwi na stresy i łatwiej się z takimi ludźmi żyje. I chcę powiedzieć, że oprócz pana Wacława mam jeszcze jeden zespół Akord, który prowadzi również 80-latek. Mój nauczyciel gry na akordonie, pan Bejer Zygmunt. Więc nie ma nic wspanialszego, że potrafimy się wspólnie bawić przy własnych talentach, zresztą zasilanych i z zewnątrz, bo nie ulega wątpliwości, że to w tych zespole grają również pewno z naszego powiatu ludzie. A my się cieszymy, że Gminny Ośrodek Kultury może i gościć, i możemy takie zespoły prowadzić, pomagać im. I chciałem serdecznie podziękować i powiedzieć, że zawsze będę wspomagał, jak tylko będzie to możliwe. Więc na pana Wacława ręce złożę ten bukiecik kwiatów. Poprosimy o jeszcze jeden utwór, abyśmy wszyscy czuli się na scenie. Domyczki. Bardzo proszę, może jeszcze oklaski. Posiadamy się. Brawo. Cały orkiestrze i naszemu drugiemu.
brawo. Jeszcze raz dziękujemy bardzo. Jeszcze raz gorąco dziękuję. Chciałem powiedzieć, że oczywiście tradycją u nas jest, że zawsze 1 czerwca odbywa się Wojewódzki Przegląd Orkiestr Zdętych. Muszę wam Państwu powiedzieć, że ta nasza impreza już ma taką renomę w województwie, że otóż wchodzi na tą tegoroczną imprezę Nadbałtyckie Centrum Kultury. Będzie realizowało projekt, będzie to w tym razem, będą i nagrody pieniężne, ale będzie też, dostanie się Państwo nutki i trzeba będzie jeden utwór, wszyscy będą wykonywać ten, który będzie narzucony przez jury. Więc będzie to zabawa. Połączyliśmy to jeszcze wszystko z Dniem Dziecka, bo pierwszego jest, więc i będą moi rodzice, i dziadkowie przyjść z dziećmi. Dzieci będą miały wszystkie zabawki, będą się bawić. My możemy orkiestry słuchać, bo ich będzie sporo. I po raz pierwszy będzie przemarsz i przez ulicę Główną, jak również przez nasze osiedle. Będą orkiestry, także taki będzie zlot gwiaździsty trochę. Jest tak uprzedzająco, więc wszystkich już zapraszam na 1 czerwca. Z wielką czekamy na ciebie.